A czy pamięta Pan swój pierwszy dzień na planie serialu M jak Miłość? No to mamy rozstrzał teraz. Oczywiście, że pamiętam. Oczywiście, że pamiętam. Byłem tak totalnie zestresowany, bo ja wtedy prosto przeszedłem z takiego serialu, widzowie niektórzy pamiętają, który się nazywa Czas Honoru. Grałem tam takiego Niemca, niezbyt przyjemnego faceta i pamiętam, że przede wszystkim to, co mi się rzuciło wtedy w oczy, to, że jednak te kostiumowe seriale wtedy naprawdę wymagały czasu, więc kręciliśmy to bardzo wolno. Serial obyczajowy, no trochę się rządzi swoimi prawami, więc ta praca była o wiele szybsza i to było dla mnie jakieś takie bardzo, bardzo wtedy zaskakujące. Ale pamiętam, że wszyscy byli życzliwi, że był mimo wszystko czas na to, żeby się poznać, żeby popracować, żeby się jakoś odswoić. No trudne to było dla mnie o tyle, że ja wtedy jeszcze byłem aktorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku i na plan przyjeżdżałem nocnymi pociągami z Gdańska, więc na jakiejś kozetce jeszcze tam dogorywałem na Chełmskiej, bo tam wtedy jeszcze była produkcja. Szedłem jak zombie do make-upu, odsypiałem tę nocną podróż koszmarną, bo pociągi wtedy też jeździły jakąś potworną ilość czasu. I pamiętam ten pierwszy dzień właśnie, że byłem taki po prostu taki wczorajszy po podróży i oczywiście myślę, że byłem na tyle zestresowany, że przede wszystkim gram w tym serialu, gdzie po prostu społeczeństwo się wychowywało. Ja pamiętam, jak moje koleżanki z roku, jak ja studiowałem we Wrocławiu, rzucały wszystko i one mówią, że one idą jakieś M jak Miłość oglądać. Ja mówię, oczywiście na głowę upadły, będziecie oglądać jakiś serial. Ja wtedy studiowałem, to wtedy były początki tego serialu, gdzie na ulicach ruch zamierał, ludzie wracali do domów, bo ten serial na początku miał 10-11 milionów oglądalności. To jest coś nieprawdopodobnego. Znaczy, to ja nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek pobije w historii polskiej telewizji rekord tego serialu, więc ja pamiętam, że... A, o czym muszę wspomnieć? Że kiedyś dawno temu zagrałem tam epizod z Joasią Koroniewską. Zanim potem zostałem tym słynnym Andrzejem z tego serialu, to ja pamiętam taką sytuację, że tak wielką siłę rażenia miał ten serial wtedy, że ten epizodzik, gdzie ja tam się po prostu przemazałem, powiedziałem jakieś jedno zdanie, ja w życiu tyle SMS-ów nie dostałem, jak wtedy w tamtym okresie. Może to było takie zdanie, że wywołało po prostu tak ogromne poruszenie, no wie pan. Żadne zdanie niestety, po prostu powiedziałem, proszę siadać, tutaj prezes zaraz wyjdzie, czy coś takiego, naprawdę coś naprawdę najbardziej banalnego, ale wtedy zrozumiałem, co to znaczy popularność. Ja mam niejednokrotnie przyjemność rozmawiać ze wspaniałymi aktorami właśnie z serialu M jak Miłość i mam takie wrażenie, że tutaj trochę są zdania podzielone, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Jak pana zdaniem... W jakim sensie? No, na przykład, gdy rozmawiamy o stawkach aktorów. Niektórzy uważają, że z racji tego, że jest inflacja, to te stawki powinny jednak być wyższe, ale produkcje... Oczywiście, że tak. Ale oczywiście, że tak. No. Niektórzy pracują dla idei. Nie, nikt nie pracuje dla idei, bo każdy ma do wykarmienia swoje dzieci i swoje rodziny. To nie o to chodzi. Znaczy, to za godziwą pracę godziwa płaca i to jest banał, o którym mówię, ale nie wiem trochę, o czym rozmawiamy, bo każdy negocjuje i każdy jest oceniany według no, i zasług, i jednak no, myślę, że nasze serce i nasze oddanie temu serialowi, ale w ogóle temu zawodowi, no jest jakoś tam wymierne, prawda? I produkcje no, wyceniają to we własny sposób. Każdy też negocjuje, jak w każdej branży. Znaczy ta branża się nie różni od branży, że tak powiem, nie wiem, dostawcy pączków, bo ten człowiek też negocjuje, za ile tego pączka sprzeda, nie wiem, z jakimś sklepem, więc nie jest to nic niezwykłego, tylko że no, jest to może bardziej... Jakie? Subiektywne, arbitralne w jakimś sensie? Tak, no bo sztuka jest generalnie nie do policzenia, no ale myślę, że coś takiego jak oddanie pracy jest jakoś w jakimś sensie tam policzalne, ale ja nie chcę trochę zmówić za kolegów, bo
Ja uważam, że każdy powinien mówić w swojej sprawie i ja złego słowa nie powiem, jestem bardzo zadowolony. No i negocjowałem tak jak każdy i tyle, ale nie robimy z tego wielkiego halo ani wielkiej sprawy. No to po prostu każdy w negocjacjach jest, że tak powiem, graczem we własnej sprawie. Jakaś afera, o której ja nie wiem, bo nie wiem, może czegoś nie śledzę. Ktoś coś chlapnął i jest niezadowolony, bo nie wiem. A może i jakaś mała, ale to nie nazwałabym tego aferą. To jest bardziej tutaj taki temat dotyczący właśnie wynagrodzeń, że podobno jeden z aktorów otrzymuje 5000 dziennie. Czy ja uważam, że to, co jest pompowane przez różnorakie media na temat rzekomych nie wiadomo jakich zarobków aktorów, to naprawdę, szanowni państwo, włóżmy to między bajki. To naprawdę nie ma takich umów, nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, nie żyjemy nawet w Niemczech, gdzie aktorzy naprawdę mogą sobie pozwolić na bycie w jednej produkcji. To naprawdę tak nie działa, a potem niestety tego typu plotki, nie plotki robią wiele złego, bo ja gdy jeżdżę na przykład gdzieś na tak zwaną prowincję, w dobrym tego słowa znaczeniu, gdzieś spotykam się z ludźmi, to oni patrzą na nas przez pryzmat tych plotek i to stwarza dystans, a naprawdę proszę mi uwierzyć, to ani nie są takie pieniądze. Gdyby to były takie super pieniądze, to aktorzy nie braliby teatrów, dubbingów, kina i tak dalej. To nie jest tak, że mam nie wiadomo jakie rozbuchane żądania i wyobrażenia i potrzeby konsumpcyjne. Nie, po prostu tak to wygląda. Czasami naprawdę siadamy przy piwie z kolegami i się śmiejemy z tego trochę, bo ja wolałbym być w jednym serialu jak Miłość, nawet na wyłączność, za naprawdę takie pieniądze, że ja nie musiałbym nigdzie indziej jeszcze chodzić i szukać roboty. Ale rynek jest taki, jaki jest i to nie jest kwestia jak Miłość. To jest kwestia w ogóle rynku naszego, jest jaki jest i jest wręcz odwrotnie, to znaczy inflacji raczej produkcje nie zauważają niż zauważają i wręcz te negocjacje na pewno łatwiejsze nie są, ale czy kiedyś były łatwe? Myślę, że nie, są takie jak zawsze. Jest to oczywiście jakiś pretekst do rozmów, ale nie chcę się wypowiadać za innych, jedyne co kiedyś zawsze pokutowało i to nie tylko w Polsce, ale też w Stanach, że kobiety po prostu zarabiały mniej.